Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Vinci i dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić taką kostkę. Jest ona dosyć prosta, a efekt jest bardzo fajny. Zapraszam na poradnik. Do zrobienia naszej kostki będziemy potrzebowali dwóch elementów, czyli takich prostokącików, których musimy zrobić 12 i takich trójkątów, których musimy zrobić 8. Więc należy sobie przygotować odpowiednią ilość karteczek. Oczywiście kwadratowych. Można to zrobić w dwóch kolorach, albo jak ktoś woli, więcej. Na początku zrobimy te trójkąty. U mnie z niebieskiej kartki o wymiarach 10 na 10 cm. Na początek kartkę składamy na pół w dwie strony. Następnie każdy wierzchołek przykładamy do środkowego punktu przecięcia się linii. Teraz odginamy dwa trójkąty obok siebie, czyli ten i ten, i składamy kartkę na pół w taki sposób. Następnie przykładamy ten wierzchołek do tego wierzchołka. I nie odginając, odwracamy sobie ją w taki sposób. Otwieramy tutaj w środku. Musimy wzdłuż tej linii wygiąć ten element do środka. No właśnie w taki sposób. Możemy poprawić to zagięcie. I nasz trójkąt jest gotowy. Należy zrobić takich jeszcze 7. Teraz zajmiemy się prostokątami. Na początek kartkę o tych samych wymiarach, co niebieska, składamy wzdłuż dwóch przekątnych. Następnie dwa naprzeciwległe rogi przykładamy do środkowego punktu przecięcia się linii. Odginamy i do powstałych tutaj zgięć przykładamy ten rożek. O, właśnie w taki sposób. Z drugiej strony robimy to samo. I z dwóch stron zaginamy środka wzdłuż powstałych wcześniej zgięć. Następnie kartkę odwracamy na drugą stronę i przykładamy ten wierzchołek do tego punktu przecięcia się linii. Następnie tą krawędź oraz tą krawędź przykładamy do środkowej linii. Teraz wzmacniamy to zagięcie, które jest na środku. Odginamy i przykładamy tą krawędź do tego zgięcia. Następnie przykładamy ten wierzchołek tutaj do tego punktu. Następnie tą krawędź przykładamy do tego zgięcia.
odginamy i do tego zgięcia przykładamy również tą krawędź. Powstało nam takie 5 prostokącików połączonych ze sobą, które należy teraz połączyć. Tutaj z tej strony mamy właśnie taki otwór na włożenie tego elementu. Żała kartka, tak? Zginamy, wkładamy jeden element, drugi. Poprawiamy tam w środku, jeśli coś się zagnie. I nasz prostokącik jest gotowy. Należy zrobić takich jeszcze 11. Kiedy już zrobimy wszystkie nasze moduły, możemy zacząć składanie. Bierzemy sobie jeden trójkącik i jeden prostokącik. Należy włożyć trójkącik do prostokącika. Gdzie dokładnie? Tutaj w pewnym miejscu w prostokąciku będą takie dwie warstwy. Właśnie pomiędzy nie musimy włożyć nasz trójkącik. Jak widzicie, tu już nie ma dwóch warstw, są tylko one tutaj. No i po drugiej stronie oczywiście też. Więc należy wyprostować sobie tak trójkącik, jak również prostokącik i włożyć jedno do drugiego, tak aby te linie były równo z sobą. I gdy włożymy, możemy wyprostować już prostokącik. I właśnie w taki sposób należy złożyć całą naszą kostkę. To chyba nic trudnego. Kiedy już skończymy składać, powstanie właśnie taka bardzo ładna kostka. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego poradnika.